chciałabym Państwa bardzo zachęcić właśnie przy tej okazji, czyli dnia bez opakowań foliowych, który przypada na niedzielę 23 stycznia, do tego, aby ograniczać w naszym życiu plastik. Przede wszystkim tutaj chodzi oczywiście o opakowania, bo to jest bez opakowań foliowych, ale generalnie ograniczajmy w naszym życiu plastik. Ja będę hostessą, pani dyrektor. Pani dyrektor mówi, a ja będę prezentowała. Pani prezydent powiedziała już o tym, aby w codziennych zakupach naszych używać toreb wielokrotnego użytku. Mamy dla Państwa przygotowane różne modele, tak możemy powiedzieć. Dużo, toreb, świetna na zakupy, bardzo polecam, naprawdę. Toreb wielokrotnego użytku, torby lniane, torby materiałowe, z żartobliwymi również napisami, zachęcające. Nie jestem jaka? Plastikowa, proszę bardzo, naturalna, lniana. Tak jest, zachęcające do tego, aby korzystać z tych toreb, abyśmy nie kupowali reklamówek i toreb foliowych. Tak samo nie musimy pakować w sklepie owoców, które często widzimy, dwa pomidory, dwa banany w foliowym worku. Nie ma takiej potrzeby. Zarówno w sklepie, jak i zarówno od nas możecie Państwo otrzymać worki lniane. One są przeznaczone właśnie na warzywa. I tutaj zapakować sobie warzywa, jeżeli jest taka w ogóle potrzeba zapakowania ich worek, zważyć i mieć to zawsze również przy sobie. Zachęcamy także do używania worków biodegradowalnych, jeżeli chodzi o gromadzenie odpadów bio w naszych pojemnikach kuchennych. To na pewno znacznie ograniczy w ogóle występowanie worków foliowych, w których gromadzimy już przecież śmieci. Zdecydowanie możemy je użyć i one pójdą z uwagi na to, że są biodegradowalne, prosto do kompostowni, więc zachęcamy do używania tego typu worków. Jak to wszystko można zdobyć, pani więc dyrektor? Właśnie, z uwagi na to, że ten dzień, światowy dzień, przypominam, bez opakowań foliowych, przypada co prawda w niedzielę, więc wątpliwe są zakupy, ale w piątek, czyli troszeczkę przed dzień, zachęcamy Państwa, abyście teraz odwiedzili w referacie gospodarki odpadami w ratuszu na drugim piętrze, pokój 206-207, do tego, aby porozmawiać w ogóle o gospodarce odpadami. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakiekolwiek pytania co do segregacji, być może czegoś nie wie, jak postępować, otrzyma od nas z pewnością ulotkę, porozmawia z pracownikami, wyjaśnimy wątpliwości, rozwiejemy Państwa wszelkie być może jeszcze wątpliwości i sprezentujemy właśnie torbę, bądź też woreczki bio na bioodpady, bądź też worek na warzywa. Także zachęcamy Państwa w piątek, odwiedźcie nas, porozmawiamy o gospodarce odpadami, segregujmy śmieci i nie używajmy plastiku w naszym codziennym życiu.